Dzień dobry, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie Moi drodzy widzowie, Michał Tal kontra Wasylij Smys Smysłow Czyli e, ósmy mistrz świata kontra siódmy mistrz świata e, Moi drodzy, partia miała miejsce w 59 roku e, Dobrze wiemy, że Michał Tal grał bardzo agresywne szachy Tutaj nie będzie wyjątku oczywiście Bardzo ciekawa partia, ale przede wszystkim świetne zrozumienie w debiucie I zaczynajmy, moi drodzy E4 C6, obrona Karokan, moi drodzy, D3 zagrywa Michał Tal. Oczywiście taki ruch istnieje, najbardziej popularnym ruchem jest oczywiście ruch D4. D3 zagrywa Tal. Jest to taki system zamknięty w obronie karokan. Dosyć modny był w latach 60., z tego co się orientuję analizując kiedyś partie wielu, wielu słynnych klasyków. Posunięcie D5 jak najbardziej normalne i skoczek D2. Tutaj chodzi o to, że jak czarne by wybiły pionka na E4, to pionek wybija tego na E4 i nie ma wymiany hetmanów, co jest korzystne tutaj dla białych, bo jakby czarne wymieniły te hetmany. No to czarnymi gra się, myślę, że bez hetmanów bardzo korzystnie i łatwo. E5 ze strony czarnych skoczek na F3 z atakiem, prosta sprawa. I teraz, moi drodzy, smysłow zagrywa skoczek D7. Wydaje się to ruch. Wydaje się to ruchem takim naturalnym, który chce się zagrać. Bronimy zwyczajnie piona. Otóż o wiele lepsze byłoby na przykład zagranie gońcem już mówię dlaczego. Jeżeli na przykład, znaczy chodzi o to, że jak gramy gońcem, bronimy piona, no to bardzo szybko idziemy skoczkiem, robimy rush, ale to jest bardzo ważne. Nie wnikajmy może tak bardzo mocno w szczegóły w debiucie, ale już Wam pokażę o co tutaj chodzi i dlaczego Tal tak bardzo dobrze rozumiał debiut w tym wypadku. Otóż po tym posunięciu zgadnijcie co zagrały. Białe. wykorzystując to, że skoczek stoi na D7, bo na przykład jakby skoczek stał na C6, to już tej opcji by nie było. Moi drodzy, bardzo ładny ruch, D4. Okazuje się, że ruch D3 i D4 nie jest jakąś stratą tempa w tym wypadku, bo tutaj pionek na C6 stoi, więc jakby na przykład pionek stał na C7, wspominając już jakby skoczek stał na C6, no to nie byłoby takiego ruchu D4. Piękny ruch. Walczy tutaj biały bardzo dobrze o centrum Wydaje się to pozycją nieco symetryczną Z tą różnicą, że pionek stoi na C6, a skoczek stoi na F3 Wyobraźmy sobie, że ten pionek stoi tutaj, a skoczek stoi na F6 To by było symetrycznie I teraz tak, Smysłow wybił na E4 Skoczek wybił na E4 Jasne, że tutaj jakiś na przykład taki ruch się narzuca F5 ale to nie jest zbyt dobre posunięcie. Tutaj skoczek na g5 mógłby troszkę namieszać. Za chwilę wyskakuje tutaj, przepraszam najmocniej, goniec na c4 i robią się niebezpieczne przeciągi na terytorium czarnego króla. Więc w tym wypadku po tym posunięciu smysłów postanowił wybić na d4 i teraz, moi drodzy, skoczkiem czy hetmanem? Co byście wybrali? Otóż bardzo dobrze wygląda hetman w centrum w tym wypadku. Dlaczego? Dlatego, że nie można go przepędzić. Każdy taki ruch c5 osłabia punkt D5, tu spokojnie odchodzimy. No może, może na D2, może nawet na D1 Wyprowadzając potem sobie spokojnie gońce Ewentualnie Hetman D3 z, z wyprowadzeniem gońca i długa roszada Taki plan mógłby istnieć No C5 to w ogóle nie istnieje takie posunięcie Oczywiście goniec na C5 y, No tutaj tracimy figurę y, Przede wszystkim a y, też na G7 bisi. Ale to bez znaczenia moi drodzy Tutaj przede wszystkim chodzi o to, że Hetmana nie można wypędzić Skoczek z G na F6 I goniec na G5 Od razu związuje skoczka Myślę, że dla agresywnych szachów, znaczy dla agresywnego stylu gry, jaki prezentuje Michał Tal, jest to wymarzona pozycja, bo bardzo łatwo mu już figury wyskakują i zaraz kończy rozwój. Mianowicie, pogoniec E7 następuje długa roszada, i widzimy, że długa roszada i krótka roszada są sprzeczne ze sobą, czyli. Jedna ze stron marzy o ataku na, na króla albo czarne szybko pójdą w tę stronę, albo białe w tę stronę. Oczywiście ja tu zaznaczam pionki losowo, to nie chodzi o to, że piony mają iść, ale plan jest taki, żeby atakować tego króla białymi, a czarnymi atakować króla przeciwnika. Dobra, jedziemy dalej. Moi drodzy, Tal zagrywa w tym momencie bardzo ładny ruch. Po raz kolejny, według mnie Tutaj silniki podpowiadają, żeby bić na F6 I tak dalej, i tak dalej Ale no właśnie, dobrze, że nie było kiedyś silników Czachy były piękniejsze Moi drodzy, skoczek D6 Bardzo ładny ruch Skoczek w tym miejscu czuje się bardzo dobrze O co chodzi? Jak goniec zbija, no to zbija hetman Para gońców u białych Co jest dużym, sporym atutem I białe na to idą Tak po prostu Poza tym skoczek z d6, jak nie zostanie zbity, ma też świetną placówkę na f5. Hetman zagrywa właśnie na a5 i goniec na c4. Bronimy pionka, przy okazji naciskamy tutaj na f7. No i teraz tak, b5 z atakiem na tego gońca. I teraz, moi drodzy, silnik silnikiem. No właśnie, od razu powiem wprost. Goniec mógłby zbić na f7. Nie będę nawet tego wariantu rozpatrywał, gdyż nie mogę się sam doliczyć, nie patrząc na silnik. A potem silnik się trochę gubi i wyrównuje pozycję. Nie wiem, w pierwszej kolejności pokazuje sporą przewagę. Po biciu na F7. Ja nie widzę tutaj dobrej kontynuacji. Według mnie, czarnymi można się wybronić. No, w miarę łatwo. Powiedzmy, w blicu, czy w partii klasycznej, no trzeba mieć sporą odwagę i me, mega moc obliczeniową, żeby taki ruch wykonać. Goniec zagrał na D2. Wielki ruch mistrzowski, dlatego że goniec, który był aktywnie ustawiony, wycofuje się, ale jest stępem, atakowany Hetman, oczywiście. Hetman zagrywa na A6. Tutaj e, czarne czają się przede wszystkim na to, żeby tego pionka chapnąć w, w pewnym momencie. Jak można tutaj zagrać? Otóż ja na przykład bym zagrał goniec B3. Ten miał inne plany i słusznie, moi drodzy, skoczek F5. Zstępem atakujemy gońca, więc goniec tu może być zbity, nie ma problemu. Goniec D8. I co dalej, właśnie? Jak gra Michał Tal? W ogóle to jest sprzeczne z regułami szachowymi, że tak się wyrażę. To trochę mówiąc, w cudzysłowie, bo Tal zagrywa posunięcie Hetman na H4. Oczywiście musimy zdawać sobie z tego sprawę, że Hetman idzie pod Rendgen, to jest takie dosyć nieprzyjemne. Aczkolwiek tutaj Hetmanowi nic nie grozi, musimy mieć tego świadomość. A druga sprawa jest taka, że tracimy gońca, co właśnie zostaje zrobione przez, uskutecznione przez Smysłowa i Tal zagrywa hetman g5. No, Chce dać mata, prosta sprawa. Skoczek e8 to tutaj zbijamy gońca i dalej jesteśmy w pozycji ofensywnej, dlatego skoczek zagrał na h5. Zobaczcie, że tutaj prowokuje... Czarny do tego, żeby wybić skoczka, ale ten skoczek musi bronić. No, jeżeli byśmy wybili, to zawsze jakieś widły grożą, ale od, otwieranie pozycji czarnych pól na pewno nie wchodzi w grę, więc myślę, że intuicyjnie czarne tutaj oddają spokojnie, mają raczej na myśli, żeby tutaj skontrować i zbić na A2, trzeba uważać. Moi drodzy, Tal w swoim stylu zagrywa kolejne ofensywne posunięcie. Jaki to ruch? Zawsze można sobie zatrzymać materiał przez chwilę i, i pomyśleć, moi drodzy, skoczek H6. No ładnie, szach, król musi zejść na H8 i teraz Hetman zbije na H5. Kolejna prowokacja do zbicia po raz drugi figury. No taki ruch raczej nie jest najlepszy, gdyż po na przykład zabiciu na H6 robi się bardzo ciężko, goniec C3. Wierzcie lub nie, to jest przegrana pozycja, kompletnie. Tam nawet F6 nie pomaga, gdyż Hetman zbija, skoczek może wejść na G5, jakieś maty. Bardzo źle to wygląda dla czarnych. Ten goniec tutaj jest piekielnie silny, jasne, że to można gońcem się zasłonić, czasem jakieś wtrącenia wchodzą. Ja tego tak bardzo nie rozpatruję, gdyż myślę, że to jest w miarę proste. Można sobie przejrzeć, ale po tym posunięciu, moi drodzy, sprawdźmy sobie, co by było po skoczek F6. Powiedzmy, no właśnie, skoczek F6 bardzo ciekawy ruch gdyż Hetman zagrywa na, wtedy na C5 to jest jedyne posunięcie, które daje możliwość utrzymania przewagi y, znaczy teoretycznie przewagi materialnej, nie straty może tak powiem bo y, jak będzie zbity skoczek to zbijemy na F8 i skoczek na D7, zobaczcie jak sprytnie tutaj czarne grają z atakiem po raz kolejny i z obroną, znaczy tak mogłoby być oczywiście i na przykład po Hetman y, D6 i po biciu na, na H6, no to robił się kłopoty. Oczywiście patrzę taką linię, bo tutaj zachowując w miarę dobrą obronę, goniec mógłby zagrać na F6 i tu się wszystko trzyma. Naprawdę tu się wszystko trzyma, ciężko by było pewnie Talowi coś tutaj wyczarować, znając jego może by coś wyczarował, moi drodzy, ale co by było na przykład po wybiciu, bo tak można się też zastanowić i potem po tym posunięciu na pewno hetman zbija i robi się ten sam scenariusz po gońcu na C3. I na przykład goniec na F6, moi drodzy, i skoczek na G5 z bezpośrednim atakiem. No i po biciu tu oczywiście zbijamy gońcem. I teraz grozi na przykład zbicie na D7 i mat na F6 w kolejnych ruchach. Bo hetman na przykład B5. No właśnie, wieża zbijana na D7 i nie ma obrony. Trzeba tutaj zbić. Wybijamy, wybicie. Przewaga materialna ze strony białych. Bardzo duża przewaga. Można dać szacha, potem wprowadzić wieżę. Dać mata za chwilę. To bardzo duże prawdopodobieństwo. No tak mogłoby być, tak nie było. Hetman zbił na H5 i czarne postanowiły wybić na A2. Skontrować. Zobaczcie, grozi mat w jednym ruchu. No trzeba uważać. W tym momencie Tal zagrał gońcem na C3 Trzeba tak grać, zobaczy przyjemny ruch spożytecznym I król ma furtkę Oczywiście jak będzie tutaj szach No to ten król wychodzi na D2 Dosyć nieprzyjemne miejsce dla króla Jak jest jeszcze dużo figur na szachownicy Ale z tempem atakujemy tego hetmana Więc to jest taki e, i strata tempa I zyskanie tempa zarazem Skoczek na F6 zostało zagrane e, I w tym momencie e, Moi drodzy zatrzymujemy sobie film Bo ten ruch Był ruchem błędnym jak białe napierają, to myślę, że znaczy w tym wypadku jest taki atak uskuteczniany, uskuteczniany. Gramy, 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 naciskamy. I jest bardzo duża szansa, że nasz przeciwnik może popełnić błąd. I to jest właśnie ten błąd. Słucham Państwa, jak zagrać. Można zatrzymać materiał, a ja pokazuję, jak poszło dalej. Po tym posunięciu, moi drodzy, Hetman. Hetman, moi drodzy, zbił na F7. No piękne posunięcie, naprawdę rewelacyjne. O co chodzi? Nie można zbić tutaj oczywiście na F7, gdyż mamy szacha, szacha i kolejnego szacha i mata. Bardzo ładnie by to wyglądało. Po tym posunięciu jest wtrącenie, tak, żeby król zasłonił wieżę, w razie czego. No ale jeżeli na przykład Hetman by zbił. My wybijamy, wieża zbija, skoczek zbija i bijąc gońca na d8 mamy białymi figurę więcej, więc bardzo nam to odpowiada grając białymi. Po król d2 wieża zbiła na f7 i jak dalej, moi drodzy, zagrać? Oczywiście trzeba wybić to stępem na f7, król g8 i teraz wieża zbija na a1. Prosta sprawa, król na f7, skoczek e5 daje szacha, tutaj ma ochotę na pionka, król e6 do centrum, gdyż nie ma hetmanów to... No, już takie szalone zagranie, w zasadzie, ale to bez znaczenia większego, gdyż jest jakość mniej i bardzo prosta pozycja do gry białymi. Po wybiciu skoczek dał szacha i zobaczcie, król do centrum. Nawet takie bicie tutaj nie przeszkadza białym bez problemu. Ten skoczek na D4 się fajnie chowa. A potem gramy na wolnych liniach wieżami. Myślę, że dosyć prosta gra. Goniec zagrał na B6, moi drodzy, i goniec na D4. Partia się skończyła. Czarne się poddały. Ktoś może powie, dlaczego warto to grać do końca. Moi drodzy, niekoniecznie. Pamiętajmy, że to są arcymistrzowie i oni się szanują, szkoda energii, ufają przede wszystkim sobie i na pewno białe by zwyciężyły w tej pozycji. Nie ma, nie ma takiej siły. Oczywiście, jeżeli gra total, znaczy, jeżeli grają to arcymistrzowie, tak po prostu. No dlaczego koniec partii? Przede wszystkim tutaj wymiany są nieuniknione raczej, poza tym tam wisi kolejny pionek, białym nic nie grozi i tyle. Może, możecie sobie na przykład te pozycje wrzucić na kompa, zagrać sobie z silnikiem i zobaczcie, czy dalibyście radę wygrać. A tymczasem serdecznie Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się zdrowo i ciepło, pozdrawiam, cześć.